Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake. Okej. A więc zapytacie się na pewno, co ja robię jeszcze w tej grze? Przecież przeszłem już ją całą. Tak, przeszliśmy całą fabułę. I przecież już nic tutaj praktycznie nie ma. Wiadomo, poza zadaniami bonusowymi, które powiedziałem, że wam nie będę ich pokazywać, gdyż no, jakby zrobię je sam. Otóż jest... Dobra. Są w sumie dwie rzeczy, które w tej grze udało mi się odkryć, które chciałbym wam pokazać. Więc jeżeli wejdziemy do menu i przejdziemy do zakładki kostiumy, to zobaczycie, że w zakładce kampania mamy dwa kostiumy zablokowane. Tu są wszystkie te stroje, które otrzymywaliśmy właśnie w trakcie gry. Ale tych dwóch nie dostaliśmy. I dzisiaj właśnie to chcę wam pokazać, jak odblokować oba te kostiumy. Więc zaczniemy od tego, że musimy najpierw udać się do Halloweenowego kamiennego dna, a dokładniej do Słodyczewo. Przenosimy się do Słodyczewo i tu coś jest. Zaraz zobaczycie. Moje zmysły dobrej kluski wysyłają mi sygnały. Te gwiazdki muszą tu gdzieś być. Moje zmysły dobrej kluski też wysyłają mi sygnały. Chodźmy. Ciekawe, czy spotkamy tu Spota. Da! No to wiadomo, te zadania właśnie dodatkowe, które już mamy, tak? Ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Więc jak widzicie, tutaj znajduje się latający Holender i ma on dla nas zadanie. Spogadajmy z nim. Drżyjcie przede mną! Najduchowszym z duchów! Najprzeraźliwszym z przerażaczy! Jedynym wyjątkowym latającym Holendrem! O, zobacz! Kolejny kostium latającego Holendra. To nie jest żaden kostium! Jestem prawdziwy! Jasne! Wszyscy tak mówili. Diabli niech porwą tych hochsztaplerów, co podszywają się pod prawdziwe duchy! Sprawię, że wszyscy będą cierpieć! Rzucę klątwę na każdego z nich, która sprawi, że zawsze, gdy będą chcieli gdzieś dotrzeć, utkną za kimś odrobinę wolniejszym od nich. Na zawsze! O, zgrozo! No, to jest okropna klątwa. Ja bym nie chciał takiej klątwy dostać. Może da się to załatwić mniej boleśnie, panie Holender? Nie możemy po prostu zamienić ich kostiumów? Cóż, to nie jest takie straszne, ale oszczędziłoby mi kilku godzin spędzonych na rzucaniu klątw. Dobra, w porządku. Weźcie te stare kostiumy na Halloween od mojej załogi. Nie są już im potrzebne. W końcu są duchami. A teraz znajdźcie tych fałszywców! No to jest lepszy pomysł. Ich. Dobra, więc musimy znaleźć fałszywych Holendrów. Jest ich trzech. I pierwszy znajduje się tutaj u góry, więc skakujemy na te nagrobki. Tutaj po tych platformach. Dostałem skałę! Tutaj na trampolinę. Jeszcze więcej galaretki! O nie. Okej. Okay. Skręcamy tutaj. Idziemy tutaj. Tak jest. Mamy pierwszego. O wiele lepiej! Wesołego Halloween! Hej! Jestem pacanem! Okej. Okay. Więc mamy pierwszego. I teraz musimy udać się do Teatru Cieni.
To jest właśnie bardzo fajne, że możemy się teleportować już pomiędzy lokacjami, które odkryliśmy wcześniej. Bardzo to przyspiesza wszystko. I teraz udajemy się tutaj. Tędy po tej platformie na górę. Tutaj. Pozbywamy się wroga. Idziemy tu. I mamy. O, dopiero piękny i przerażający kostium. Idę do domu. To jest do bani. O, nie podobają mi się chyba te kostiumy. I trzeci kostium znajduje się w Muzeum Kamiennego Dna. Więc ponownie przenosimy się tam. I teraz tak. Zeskakujemy tutaj na dół. Idziemy tutaj. Okay. Mamy dukata. I mamy postać. Leży jak ulał. To w ogóle nie jest straszne. Nie umiecie docenić strasznych kostiumów. Dobra, i teraz musimy porozmawiać z latającym Holendrem. Czyli wracamy do słodyczego. Hej. Ciekawe, czy spotkamy tu Spota. Dobra, i porozmawiajmy z nim. Dobra robota, mała gąbko. Proszę, przyjmij ten kostium w nagrodę. Jest zdecydowanie straszniejszy niż te, które masz. Załóż go, jeśli się odważysz. Dziękuję, panie Holender. Muszę już iść. Wielelin czeka na swoje węzły. I... proszę bardzo. Mamy pierwszy z dodatkowych kostiumów. Czyli kostium Holender Bob. Wygląda przerażająco dobrze. Okej. Więc tak się on prezentuje. Więc teraz możemy przejść do odblokowania kostiumu drugiego. Musimy udać się do galaretkowego świata rękawic i dokładniej mówiąc, musimy się udać do wejścia do świata rękawic. Możemy się trochę pobawić. Mam tylko nadzieję, że nie spotkamy rękawicusia. Tak, nie jestem jeszcze gotowy na spotkanie z nim. Potrzebuję trochę swobody. No i mamy rękawicusia i mamy u niego zadanie kolejne. Czekajcie, ja zmienię może ten strój na... A, weźmy tą rękawicę. Dobra. Witamy z powrotem w świecie rękawic, SpongeBob! Tak się cieszę, że znowu cię widzę. Nic się nie martw. Tym razem niczym w ciebie nie rzucę. Tak czy inaczej, ja ci ukończ wszystkie nowe wyzwania w świecie rękawic, a ja dam ci nagrodę prawie tak piękną, jak ty sam. Miłej zabawy. On ma świetny śmiech. I wcale nie podejrzany. Dobra, czyli musimy wygrać w... albo raczej zagrać w 3 minigry i je wygrać. Więc tu mamy grę numer 1. Czyli musimy walić w balony
czerwone z rękawicą, a nie w białe z Patrykiem. Dobra. Dobra. Teraz nie. Teraz tak. Nie. Dobra. Okej. Teoretycznie już mamy zrobione, więc... Dobra. To tyle. Ustanowiłeś nowy rekord. Następny. Okej. Czuję się jak pan Kral. Mamy kolejnego dukata i musimy teraz porozmawiać z nim. Podrasowali wal w rękawice i jest teraz super trudna. Powinieneś spróbować pobić najlepszy wynik. Okej. Ha, czyli musimy zagrać teraz jeszcze raz. Tych nagród nie da się pobić. A, zaraz. Właśnie, że się da! Okej, czyli chyba będzie teraz trudniej. Zobaczymy. A no, trzeba 30. Nie. O nie. Dobra. Ajdź. Okej. Nie breja. Okej. To nie poszło za dobrze, ale przynajmniej wiemy, że uderzając w balony z Patrykiem, tracimy punkty. Dobra. Czyli trzeba zrobić to bardziej na spokojnie. Okej. No nie, czkawkę dostałem. No nie! No, halo! Jeszcze znikają szybciej. Ale nie zdążyłem. No halo! No nie ten! O nie. A, trzeba będzie to powtórzyć. Za wolno! Następny! No dobra. Ale to chyba leci w takim samym systemie, w sensie się pojawiają tak samo cały czas. Teraz nie. Teraz ten i... dobra. Ten, ten i... ten. 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 Dobra. Dobra. Okej. Teraz powinno się udać. Ale lepiej nie zapeszać. Dziesięć sekund i cztery balony. Dobra. Dobra, jest. Ustanowiłeś nowy rekord. Następny. I mamy kolejnego dukata. Dobra. Teraz musimy udać się po kolejne dwie gry. A zatem SpongeBob i Patryk powracają jeszcze raz do swojego ulubionego parku. Ale czekajcie. Chyba tu. Na szczęście już bez dręczącej ich szalonej maskotki. Dobrze? Chyba dobrze. A zobaczymy. Czekajcie. Nie, dobra. Na centralny plac. Musimy się udać na centralny plac. Dokładnie. Tu mamy pozostałe dwie gry. Okej, więc najpierw idziemy pokonać tą grę. Patrzcie na
Szybko, szybko! Skup się na celu! To chyba będzie to samo, tylko bańkami. Ładnie tak. Okej. Ten. Ten i ten, dobra. I tu, dobra. Ten, ten i ten. Dobra, żaden. Tu, cyk. Tu. Tu. I, dobra. Nie! Dobra. I tu. Całą w dziesiątkę. Dobra. Okej, udało nam się wygrać. Kolejny dublon. I jeszcze tylko jedna gra, którą, jeżeli się nie mylę, też trzeba będzie dwa razy. Kocham rękawicusia, a on nie. Wystarczy odrobina. Dobra. Chodźcie i sprawdźcie swoją siłę. Przekonajmy się, ile te ręce mają pary. Okej, czyli dmuchamy swoją dłoń. Cyk. I mamy zwycięzcę. Gratulacje, przeżyłeś. Następny! Okej, kolejny złoty dublon. I znowu musimy chyba porozmawiać. Jak masz się zatwardziela, to powinieneś spróbować swoich sił na rękawicy siły. Podkręcili ją do oporu. O, to by się spodziewał. Dobra, czyli drugi raz. A, łatwo. I kolejny dublon. Okej. Mamy nowy poziom kostiumów, to też sobie za chwilę zobaczymy. I musimy teraz, czekajcie, porozmawiać z rękawicusiem. Czyli wracamy do wejścia. I idziemy porozmawiać z nim. Udało ci się! Ta stara rękawica jest z ciebie taka dumna! Oto obiecana nagroda! No i mamy kostium numer 2, czyli... Tęczowy Bob. Wyobraźnia. No, czyli taki właśnie tęczowy SpongeBob. No, jak ktoś lubi, to spoko. I zobaczmy jeszcze, co tu jeszcze mamy. Lokowaliśmy te, czyli jest Bob Odkrywca, Rycerz, Wampir oraz Pokojówka. Ktoś tu musi pracować. No. O, tu jeszcze kilka tych kostiumów mam. A to już samemu się zajmę. W tym odcinku głównie chodziło o te dwa. Więc teraz już sami wiecie, jak te kostiumy odblokować. Jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście, to teraz już wiecie. Możecie zrobić to sami. I ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film okaże się wam bardzo pomocny i widzimy się w następnym. Na razie!